Przemek Pająk, szef Spidersweb, największego bloga technologicznego w Polsce. Nazywam się Paweł Stremski, jestem szefem portalu Gazeta.pl. Zaprosiliśmy gościa do wydawania portalu Gazeta.pl, żeby ktoś z zewnątrz mógł przekonać się, jak naprawdę wygląda codzienna praca portalu internetowego. Redaktora naczelnego Gazety.pl zapytałbym przede wszystkim o to, czy jego praca jest niezależna czy zależna, czy realizuje własną wizję wydawania serwisu, czy jednak wykonuje czyjeś polecenia. Czy rzeczywiście są naciski polityczne z góry, czy nie? Zaprosiliśmy Przemka Pająka do Gazeta.pl, dlatego że chcielibyśmy pochwalić się naszym najnowszym produktem, aplikacją Gazeta.pl Live na Androida. Jesteśmy ciekawi, czy Przemkowi się spodoba, czy będzie jej używał i jakie będzie miał uwagi. Czasami pewnie coś innego wybrałbym na głównego drivera danego dnia. Widzę lepsze teksty, które gdzieś tam są pomijane, troszeczkę niżej pozycjonowane. Pewnie inaczej prowadziłbym taki codzienny dyskurs medialny. No ciekawe, jak mi to pójdzie. Jeśli uda mi się zrobić, to może coś fajnego, to może gazeta zmieni swój styl działania codzienny. Przemek Pająk na swoim serwisie Spidersweb często pisze artykuły na temat Gazety.pl, czasami hejtuje, czasami ma trafne uwagi. Chcemy, żeby zobaczył, jak wygląda rzeczywistość, jak jest naprawdę i żeby sam przekonał się, jak to jest robić duży internetowy portal. Obserwujcie mnie uważnie 27 czerwca.